Dzisiaj mamy 26 grudnia, to świętego Szczepana. I nieraz jest tak, że jak mamy drugi dzień świąt, to mówimy, że święta, święta i po świętach. Ale jak dobrze przeżyliśmy Boże Narodzenie, jak naprawdę gdzieś tam złapaliśmy, że Pan Bóg się narodził przez coś dobrego, a mam taką wiarę, taką nadzieję, że każdy z nas coś dobrego złapał przez te święta, to święty Szczepan nas dzisiaj może uczyć tego, żeby to w nas, w nasze serce wszczepić. Bo samo jego imię to jest taka trochę szczepionka, bo on miał zaszczepionego Pana Jezusa w swoje serce i on chce nas zaszczepić w to samo, żebyśmy nie zgubili tego, co najważniejsze, że to, co w swoim życiu przez te teraz święta złapałeś dobrego, to żebyś to pociągnął dalej, żebyś puścił to w obieg swojego życia.